Spodziewamy się, że będą to naprawdę uczniowie z wysokimi, z dużymi możliwościami, ponieważ osiągnęli naprawdę dobre punkty. Progi punktowe w klasie medycznej, w klasie psychologicznej, w klasie politechnicznej były bardzo wysokie. 140-150 punktów, ostatnia osoba na liście. Także są to naprawdę silne drużyny. Tak, dyrektor trzeciego liceum w Koninie chwali właśnie przyjętych pierwszoklasistów. Szkoła mogła sobie pozwolić na wybór najlepszych, bo miała znacznie więcej chętnych niż przygotowanych miejsc. Zaproponowaliśmy 4 klasy po 30 osób, czyli 120 miejsc. Kandydatów chętnych było 154. Wszystkie klasy się utworzyły, potwierdziły. Jedyne miejsca, jakie ewentualnie nam zostały, to grupa w klasie politechnicznej z rozszerzoną fizyką i informatyką. Z przebiegu rekrutacji cieszy się również kierownictwo Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych, bo i tu chętnych było znacznie więcej niż przygotowanych miejsc. I dlatego zamiast planowanych 6 klas powstanie ich 8. Największym zainteresowaniem cieszył się technik, programista. Generalnie zakładaliśmy, że utworzymy klasy dwuzawodowe, natomiast w 4 przypadkach udało się otworzyć jednozawodowe, czyli było na tyle chętnych, żeby wypełnić liczbą kandydatów te klasy. 4 klasy pierwsze utworzyło z kolei drugie konińskie liceum. Nowe oddziały podzielono na profile, by lepiej dopasować do oczekiwań uczniów. Mamy klasę matematyczno-fizyczną. Informatyczną, a matematyczno-fizyczno-językową. Klasa humanistyczna, gdzie jest rozszerzona polski, historia i angielski, to jest jedna grupa. Druga jest rozszerzony polski, biologia, angielski, więc kolejny profil. Następny profil to jest klasa matematyczno-geograficzna z angielskim i historyczno-geograficzna z angielskim. No i całą klasę bez podziału już otworzyliśmy o profilu biologiczno-chemicznym. W tym roku szkolnym w drugim liceum będzie 8 klas mniej niż w zeszłym, co jednak nie martwi dyrekcji placówki. Ułatwi życie przede wszystkim uczniom, jak i również nauczycielom, bo było nas zdecydowanie za dużo, ale musieliśmy przez moment się przemęczyć tylko po to, żeby teraz móc ze spokojem funkcjonować w zdecydowanie już lepszych warunkach i przy takiej liczbie oddziałów, jaką oczekiwaliśmy. Wszyscy dyrektorzy szkół podkreślają, że był to jeden z najspokojniejszych naborów od wielu lat. W porównaniu do zeszłego roku liczba chętnych do nauki w konińskich szkołach średnich spadła o połowę. Powodem tej sytuacji jest niż demograficzny. Gdyby nie uczniowie z powiatu konińskiego, to można powiedzieć, że gdzieś 30% tylko uczniów w szkołach ponadpodstawowych to uczniowie z Konina, więc my tworzymy też te miejsca, te klasy w szkołach także dla uczniów z powiatu konińskiego. Oni od lat wybierają szkoły miasta Konina ze względu też na poziom, który tutaj w naszym mieście jest. W tym roku o miejsca w konińskich szkołach konkurowało 1045 kandydatów.